ogrodach Młodzieżowego Domu Kultury zebrali się niepełnosprawni świętochłowiczanie, ich opiekunowie, a także przedstawiciele jednostek i organizacji działających na rzecz osób z dysfunkcjami, by wspólnie uczestniczyć w centralnych obchodach Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, obchody tego święta na celu miały przede wszystkim integrację środowiska osób niepełnosprawnych. Wydarzenie to zostało zorganizowane, by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz propagować aktywne postawy niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta. Zawsze był Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. W chwili obecnej są Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Na te Dni Godności Osób Niepełnosprawnych składa się aż 5 imprez. Pierwsza impreza już była, 1-30 czerwiec, to był konkurs plastyczny dla szkół gimnazjalnych, niepełnosprawność mnie nie ogranicza. Dzisiaj będzie ogłoszenie wyników, również wręczenie nagród. Poza tym były mistrzostwa w Cymbergaja w Środowiskowym Domu Samopomocy, mistrzostwa w petance indywidualne i drużynowe w Złotej Jesieni. Dzisiaj jest, powiedzmy, ten dzień podsumowanie i spartakiada osób niepełnosprawnych, a w październiku mamy wycieczkę łączoną z trzech placówek. Jaki cel przyświeca temu wydarzeniu? To chyba przede wszystkim integracja środowiska osób niepełnosprawnych. Zdecydowanie tak, natomiast wie Pani, ja zawsze wychodzę z założenia, że osoby niepełnosprawne winny mieć godność 365 dni w roku, ale one jeszcze są ukryte w środowisku i w związku z tym cel jest taki, żeby je wyciągnąć do, nie wiem, do współpracy, do wspólnej zabawy. To są wspaniali ludzie i uważam, że takich imprez nigdy za dużo. Dni Godności Osób Niepełnosprawnych stały się świetną okazją do popularyzacji aktywności fizycznej oraz do wspólnej, ruchowej zabawy. Uczestników zaproszono do udziału w spartakiadzie z szeregiem konkurencji sprawnościowych, których poziom trudności był zróżnicowany, tak by każdy mógł się w nich sprawdzić. Zawodnikom przyświecał duch zdrowej, sportowej rywalizacji. Nasi dzisiejsi goście na zakończenie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych będą mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności, zdolności i mają 6 stanowisk do wyboru. Właściwie mogą wziąć udział w każdej z tych dyscyplin. Dyscypliny muszą być dostosowane do możliwości osób bardzo młodych, starszych, bardzo wcześnie urodzonych i o różnej sprawności intelektualnej i fizycznej. Dlatego to nie mogą być żadne olimpijskie dyscypliny. Jest to między innymi rzut piłeczkami do puszek, kręgle, bilard, minigolf, tak sobie nazwaliśmy te dyscypliny. Na stanowiskach poszczególnych sędziami są pracownicy Złotej Jesieni. Robimy też tą spartakiadę w ciągu roku w naszym domu, gdzie nasi seniorzy 80-90-letni dają sobie z tym radę, więc sądzimy, że i tutaj wszystkim się spodoba. Każdy uczestnik dostanie słodką nagrodę, no a oczywiście w każdej dyscyplinie wyłonimy 3 najlepszych, którzy zostaną nagrodzeni fajnymi w tym roku nagrodami ufundowanymi przez pana prezydenta, także myślę, że wszyscy się będą cieszyć. Ale te wyniki dzisiaj chyba nie będą najważniejsze, będzie się liczyła właśnie zdrowa sportowa rywalizacja. Wśród naszych gości, którzy biorą udział w tych Dniach Godności, zawsze zabawa jest najważniejsza. Zabawa, taka radość z tego, że się pokonało własną słabość, prawda? Kiedyś zapisaliśmy sobie takie wielkie i piękne hasło, ćwiczę, więc jestem. Tak parafrazując, prawda, filozofa. Ale chodzi o to, żeby dzieci, młodzież, dorośli mieli taką naprawdę przyjemność. Przyjemność z tego, że startują, że coś im się udało, są z tego zadowoleni. To zawsze, jak jesteśmy z czegoś zadowoleni, buduje naszą samoocenę i myślę, że wszyscy i bardzo sprawni umysłowo, i mniej sprawni umysłowo i fizycznie mamy tą samą radość, jeżeli uda nam się pokonać jakąś przeszkodę. Tego życzymy dzisiaj wszystkim naszym zawodnikom, naszym uczestnikom i tym małym, i tym dorosłym, no i wszystkim gościom dzisiejszym życzymy fajnej zabawy. Też ich zachęcamy do wzięcia udziału. W trakcie spartakiady osoby niepełnosprawne nie tylko sprawdzały swe fizyczne predyspozycje, ale przede wszystkim doskonale się bawiły podczas wspólnych towarzyskich rozmów. Świętowaniu towarzyszyła piknikowa atmosfera i nikomu tak naprawdę nie zależało na osiągnięciu spektakularnych sportowych wyników. Najważniejsza w tym dniu była dobra zabawa i integracja środowiska niepełnosprawnych świętochłowiczan. Uczestnicy, i to zarówno ci młodsi, jak i starsi, z uśmiechem na ustach pokonywali swe słabości i przełamywali bariery.
Organizacja imprez i wydarzeń z udziałem osób niepełnosprawnych jest doskonałą formą ich aktywizacji. Radosna i pełna ciepła atmosfera, jaka towarzyszyła temu spotkaniu, sprzyjała refleksjom nad problematyką niepełnosprawności.